Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Karina Wojtusiak, kandydatka na prezydenta Sosnowca Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. pierwsze Sosnowiczanka z wyboru tak. i to a z urodzenia Rybniczanka, z tej strony Brynicy nie do pomyślenia. Znaczy e, Pani sama tak. to powinna wiedzieć, że nie do pomyślenia. <laughs> Tak, tak, to jest to nietypowa sytuacja, pochodzę z Rybnika, mieszkam od kilkunastu lat, czternastu dokładnie w Sosnowcu, jestem już z nim i zawodowo i, i prywatnie związana. Skoro powitalny suchar mamy już za sobą, e, ponoć ciekawsze niż wybory prezydenta w Sosnowcu były e, wybory kandydata na kandydata na prezydenta w Polsce 2050. E, czy ja wiem, e, czy ciekawsze. E, Jeszcze kilka tygodni temu wydawało, tak. mnie się wydawało, że kandydatem e, partii Szymona Hołowni będzie Łukasz Krawiec. Zresztą tak chyba nawet reklamował się w internecie. E, tak, bo były bardzo poważne do tego przymiarki. Jednak ostatecznie Łukasz jest naszym kandydatem e, do Symiku. E, a ja jestem kandydatem w samorządzie lokalnym. Rozumiem. A dlaczego nie doszła tak? Do skutku ta koalicja z lewicą, która pono, ponoć już była na wyciągnięcie ręki? Proszę. Yy, no trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie była nasza decyzja. Trzeba by było spytać kolegów z Lewicy którzy ostatecznie wybrali opcję startu z Koalicją Obywatelską w Sosnowcu. Nasze rozmowy trwały od dłuższego czasu i byliśmy przygotowani na wspólny start w samorządzie właśnie z Lewicą. No i w pewnym momencie zostaliśmy w dość trudnym położeniu i sytuacji musieliśmy podjąć pewne ruchy i, i też... To sport, to jest też... Samym, rozumiem tak. Ale jeżeli Lewica, w mieście absolutnie kojarzonym z Lewicą, jakieś top 5 w Polsce, miast, w których Lewica ma coś do powiedzenia, rezygnuje e, z własnej listy i własnego kandydata, chyba pierwszy raz w historii, to o czym to świadczy? No myślę, że to nie jest dobrze postrzegane przez wyborców Lewicy, bo niejednokrotnie gdy rozmawiam teraz e, z wyborcami, z mieszkańcami Sosnowca, to słyszę, kto jest kandydatem Lewicy. No, Odpowiedź jest jedna, tak, aktualny prezydent. E, więc, y, więc gdzieś tam powolna utrata tożsamości myślę, że tutaj może mieć niedługo miejsce. A, a prezydent Arkadiusz Chęciński to taki jest dobry prezydent Sosnowca, zły, niezły, jakby pani go oceniła? Na pewno dobry gospodarz. W sensie y, osoba z wizją, tak? która, która potrafi. Zaraz, zaraz czy pani na pewno nie kandyduje z listy w e, koalicji obywatelskiej? Nie, nie, nie ja nie powiem, e, nie powiem jakichś super negatywnych rzeczy o aktualnym prezydencie, ponieważ z wieloma inwestycjami i zmianami się zgadzam. Bo Pamiętam dobrze czasy, kiedy to właśnie lewica e, rządziła. Pamiętam jeszcze Kazimierza Górskiego. Tak, rozumiem, tak, tak okay. właśnie w tym czasie się przeprowadziłam do Sosnowca i wiem, jaki był maraz. To do wielu była odwaga. E, tak, tak. E, I pamiętam tę ten, ten, atmosferę i marazm w mieście. Więc myślę, że dobrze, że te że tak powiem czasy minęły i wiem, jak Sosnowiec ruszył, tak? ale minęło już 9 lat tak? od tego momentu. I wydaje mi się, że czas jest po prostu na inną optykę i zmiany, tak, i inne trochę postrzeganie sposobu zarządzania w mieście. To, co było zrobione dobrze, to zostało dokończone. Karina Wojtusiak, kandydatka na prezydenta Sosnowca z Polski 2050, jest dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dogrywka w sieci już za sekundę. Do usłyszenia za moment na Radio Piekary.pl. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Karina Wojtusiak, kandydatka na prezydenta Sosnowca Polska 2050. Szymona Hołowni jest dziś z nami. Po raz drugi panią i państwo witamy. Dzień dobry. Dobry po raz drugi. Arkadiusz Chęciński, dobry prezydent, do, czy do, do, dobry gospodarz, jak pani powiedziała. To jeżeli coś nie jest zepsute, to po co to naprawiać? Po co pani kandyduje? E, ponieważ e, pewne tematy już zostały zakończone, chociażby e, taki wielki projekt jak budowa parku e, sportowego e, Zagłębiowskiego, e, to właśnie z tymi, tymi podobnymi postulatami prezydent szedł do wyborów. E, sytuacja e, jest, że tak powiem, opanowana. A mieszkańcy i tak są i tak mają swoje zdanie i zawsze i tak... mieszkańcy mają swoje zdanie i <laughs> zawsze mieszkańcy są niezadowoleni z czegoś to naturalne tak stan. oczywiście jak ktoś coś robi to zawsze ma przeciwników tylko wydaje mi się że y, mieszkańcy przestali być słuchani w Sosnowcu y, co to w sen... znaczy w sensie takim że y, jest y, grupa ludzi, którzy... Znaczy grupa ludzi, to są mieszkańcy każdych dzielnicy tak naprawdę, którzy czują się niewysłuchani, którzy nie potrafią załatwić najprostszych spraw i czuje się jedną z nich. Łącznie z no załataniem to... dziury w drodze, łącznie z prostymi zmianami, nie wiem, czy przy przejściach dla pieszych i tak dalej. To są takie problemy życia codziennego. Wielkie projekty już mamy. A to do tego trzeba zmiany prezydenta? To może trzeba ze swoim radnym pogadać w dzielnicy? No, myślę, że tutaj jest kwestia zmiany yy, sposobu yy, zarządzania. Ale jeżeli chodzi w drodze, albo o to, żeby przejście dla pieszych było nie lepiej doświetlone, to wystarczy pogadać z panem radnym a panią radną w tej czy innej dzielnicy i na pewno załatwi, jak nie załatwi, albo zwłaszcza przed wyborami. No w tym, że y, może mieć z tym problem, ponieważ y, spółki miejskie y, niekoniecznie funkcjonują tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i tutaj y, zawsze Dobry szef broni swoich instytucji, swoich podwładnych. Tak jest teraz. Przy czym nie, nie są uwzględniane głosy osób, które, które nie zgadzają się z, z niektórymi decyzjami. Tak, w porządku. No dla odmiany ja czytałem pani program wyborczy wczoraj tak. pod naszą rozmową i muszę przyznać, że jest on piękny. Mhm. Graficznie czy merytorycznie? Znaczy. Merytorycznie, tak, znaczy graficznie też nie bez zarzutu, tylko to raczej zbiór marzeń niż. Tak w, z mojej perspektywy mhm. e, z od stosnowca, zbiór marzeń niż realnych przedsięwzięć, mm, takie można odnieść wrażenie. No, na przykład władze sosnowca powinny otworzyć to, 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 o czym pani mówi. Przestrzeń do współpracy na rzecz stosnowca. Mhm. No chociażby przykład? przez e, aktywne e, działanie jednostek pomocniczych, jak rady dzielnic. Rady dzielnic. A, aha, okej. Okay. W Sosnowcu nie ma rady dzielnic dzisiaj? Jest jedna. Jedna. Ale tak. jest na przykład budżet obywatelski, tak? Bo tak. Pani, pani proponuje, żeby rady dzielnic miały swoje budżety, mhm. którymi tak. mogłyby dysponować? przyjrzeć się przyjrzeć budżetom e, obywatelskim Sosnowcu, to one w dużej mierze realizują e, zadania gminy. E, nie są to stricte takie... To z nazwy mogłoby wynikać. Budżet obywatelski, czyli takie y, pomysły, które, y, które chcieliby sami mieszkańcy zrealizować. A dlaczego to nie są pomysły, które mieszkańcy chcieliby zrealizować? Jak to oni mają decydujące zdanie o tym. No i tak na co dzieje. wydać ile? w znowu? Z 8 milionów? Ile jest na budżet obywatelski? Y, nie, te, teraz w tym momencie tego nie wiem, ale. Wydaje jest, mi się, że z 8 milionów. Tak, no. jest kilka milionów do wydania. Y, I to raczej powinno iść na ulepszenie y, i standardy, Ulepszenie życia takiego, yy, nietwartą infrastrukturę, jak teraz się dzieje, na przykład remont dróg czy chodników, tylko na przykład nie wiem, na plac zabaw, na jakieś wsparcie inicjatyw kulturalnych. O takie też, rzeczy nie powstają z budżetu władzy. Też, ale nie ale, ale to, to nie przecież to, miesz jeszcze raz, to mieszkańcy mają ostateczne zdanie, to oni głosują. Tak. Oni wybierają na co przeznaczyć. Tak. Te pieniądze są no podzielone tak. jeżeli widzą, że... w skali całego miasta na dzielnicę. Tak. jeżeli widzą, że gmina y, nie, nie funkcjonuje odpowiednio w jakimś tam zakresie, na przykład remont drogi, no to wtedy wybierają to, co jest rzeczywiście najbliższe potrzebom, tak? Więc tu się zgadzam, oczywiście, ale niekoniecznie tak powinno być. Tylko, jeszcze raz, czy ten remont drogi, czy załatanie dziury w chodniku to jest taka istotna sprawa, że. Myśli Pani, że ludzie z tego powodu postanowią zmienić władzę w Sosnowsku? Myślę, że nie postanowią, ale będzie... Czy znaczy, co znaczy, że myślę, że nie postanowią? <grym> znaczy, Pani nie wierzy w ogóle, że wygra te wybory? Nie, ja w, w, wierzę, że wygram, oczywiście, że tak, tylko że e, myślę, że e, większość jednak e, będzie ważyła, tak? Co jest ważniejsze, a co mniej, i dopiero za kilka lat. E, a to będzie... ja Pani powiem, na za ile? Za pięć lat? Bo wtedy tak. kończy się druga kadencja tak prezydenta Chędzickiego, jak i w Katowicach. Mm -hmm. Znaczy, no tak, druga obligatoryjna, ta, u, tak. ta, która liczona jest zgodnie z prawem o mhm. dwukadencyjności. Ale głosy mieszkańców, e, którzy są niezadowoleni z tego faktu, którzy nie korzystają z tych wielkich projektów infrastrukturalnych, e, czy, czy, nie wiem, chociażby z Parku Zagłębiowskiego, e, no nie są w tym momencie wysłuchane. I, e, i ta część osób, który, którzy ze mną rozmawiają, są, są skłonni do zmian, do innego spojrzenia. Szczególnie jak rozmawiam z kobietami, które rozumieją to, że kobiecy punkt zarządzania bardziej polega na współpracy, to wiedzą, wiedzą o czym mówię. O, o inkluzywności. O czym? Inkluzywności, o włączaniu w proces decyzyjne Mieszkańców? Tak. Okay. A ile pani razy musiała się tłumaczyć przed kobietami w Sosnowcu z z czynów lub ich braku, Szymona Hołowni na przykład w sprawie aborcji. Nie tłumaczyłam się, prawdę mówiąc, ponieważ uważam, że to jest kwestia, która nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie samorządu. Miasta nie, ale może ludzi, na przykład mieszkanek no, no myślę, że to może mieszkańców interesować, jakie jest moje zdanie w tym zakresie i co miał na myśli Szymon Hołownia, ale... Gdybym kandydowała na urząd, który jest związany z procesem decyzyjnym w tym zakresie, nie wiem, zdecydowanie wyżej, czy prezydent, czy, czy parlamentarzysta, to wtedy to miałoby znaczenie, jaki jest mój pogląd i dlaczego tak. No, ale tak pani się reprezentuje stało. jakąś konkretną polityczną mhm. opcję, której lider postępuje tak czy inaczej, albo ma takie czy inne mhm. poglądy, to zawsze rzutuje na to, w jaki sposób odbierany jest kandydat tej partii, nawet w wyborach do rady dzielnicy. Tak, rzutuję, tylko że y, większość osób, które interesują się polityką, wiedzą, że y, tematy światopoglądowe są tematami zastępczymi do, y, dla realnych problemów. Ja, to, po Polsce, to, to po co na przykład lewicy tak bardzo zależało, e, a, a Szymon Hołownia z kolei odwlekał tę sprawę, już tak kończąc ten wątek, mhm. z Sprawy oczywiście aborcji, jeżeli to nie ma znaczenia dla mhm. wyborów samorządowych, bo okazało się, że ma jednak. E, Dlatego, że lewica reprezentuje swoich wyborców, a szumownia swoich, tak? Ale też jest marszałkiem, który, który próbuje gdzieś tam dojść do konsensusu. A propos poglądów. Pisze pani tak. w swoim programie dalej. Tak. Sprawny, by ludzie z różnymi poglądami pomysłami mogli realizować je w naszym mieście. Czy jest lepszy dowód na to, jak różne poglądy mogą spotkać się w jednym miejscu niż przedwyborcza koalicja. Prezydenta, który ma raczej poglądy antykomunistyczne i lewicy, która, jak wiemy, wielbi od zawsze w sosnowcu Edwarda Gierka. No tak, to małżeństwo z rozsądku, które wtedy nastąpiło. E, no to jest piękny przykład tak na e, dogadywanie się. Przy czym e, mamy w tym momencie taki obraz e, miasta, w którym jest jeden duży e, obóz, e, około prezydencki i tutaj są dwa komitety. E, mam na myśli e, jest o wiele, mniejszy, z wiele mniejszym poparciem w Sosnowcu, y, czyli PIS. Y, 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 I może ta... by było mieć wrażenie, że ludzie mają tylko te dwa rodzaje jakich, y, poglądów. Że... No, może po prostu wybory samorządowe są takie w tym roku, jak pani popatrzy po innych miastach. W mm -hmm. Katowicach jest też garstka, a właściwie to w Katowicach największe partie w ogóle nie mają swoich kandydatów na mhm. prezydenta. Tak, no. Teraz prezydenci, którzy do tej pory funkcjonowali, e, konsumują swoje działania z ostatniej kadencji lub dwóch kadencji. No, na no, tak. to polega właśnie. No, te, no, no, a, tak. Albo ktoś coś zrobił, może się czymś pochwalić, tak. albo nie i wtedy czasem jest tak. szansa na zmianę. Tak czy inaczej, e, pani... Mm, a pani jak sobie wyobraża w ogóle współpracę na przykład z Platformą Lewicą po wyborach samorządowych yy, w Radzie że, Miasta? Yy, no to jest oczywiste, że, że trzeba współpracować na rzecz miasta yy, i społeczeństwa, więc yy, to, że mi się gdzieś tam w poglądach i w podejściu do niektórych spraw... pani, że bardziej się różni od, yy, od Platformy niż Lewica się różni od Platformy? Oj, trudno mi powiedzieć. Tak czy inaczej, yy, yy, kandydatka, taka ciekawostka jeszcze, proszę państwa, kandydatka na prezydenta najczęściej jest również taka lokomotywa wyborcza na liście tego ugrupowania do Rady Miasta. Mm -hmm. Co to za pomysł, żeby Karina Wojtusiak nie otwierała, tylko zamykały, zamykała listę mm -hmm. Polskiej 2050? Stworzymy z aktualną radną e, klamrę dla naszej grupy e, i no, to jest pomysł wynikający z, z tego, jak wygląda okręg, z którego startujemy i skąd jesteśmy obydwie. Ech. Czytamy dalej program. Sosnowiczajną powinno się żyć w naszym mieście po prostu dobrze w imieniu Sosnowiczan by tam gdzie podpisać. Tylko co to oznacza? To, żeby nie chcieć wyjeżdżać z tego miasta A, z... i sprowadzać się do niego. Zdecydowanie problem tak. istniejący, istotny, ale jakie jest rozwiązanie? Ułatwienia tak, w mieszkalnictwo, to wiadomo, to są tematy, które się powtarzają w różnych miastach, ale temat mieszkalnictwa, ułatwienie dla młodych rodzin czy, czy wsparcie dzieci w żłobkach. Ja wiem oczywiście, że są programy w Sosnowcu, sama z nich korzystałam, tak, które, które dziś tam wspierają młodych rodziców, ale myślę, że można pójść o krok dalej i spróbować sprawić, żeby to miasto, do tego miasta chciało się wracać na przykład po studiach młodym ludziom. Albo żeby z Rybnika można było się no tak, sprowadzić też. do Sosnowca. Tak, mój przypadek jest wyjątkowy. Właśnie. Czy Sosnowiec <gry> ma problem z dbaniem o zieleń teren, i tereny rekreacyjne? Yy, no tak, jest, dbane, yy, jest zadbane wybiórczo, można powiedzieć. Gdzieś tam te, te tereny zielone, które towarzyszą na co dzień, czy tam małe skwery, i tak dalej, to są tereny naprawdę zaniedbane. I tutaj nie wiem, czy, czy wszystkie całą odpowiedzialność można na służby miejskie składać. Myślę, że tutaj po prostu powinien być bardziej uszczelniony system kontroli, tak? czyli monitoringi i też. No, monitor monitoring, myślę, że w pierwszej kolejności, który sprawi, że mieszkańcy może troszeczkę bardziej będą dbać o to miasto. Dzień Rzeszłospolita, ciekawostka, przeczytałem e, również wczoraj. Tydzień temu rozdał nagrodę samorządom z okazji dwudziestolecia Polski w Unii, korzystania z pieniędzy unijnych, budowania za to różnych potrzebnych, miejmy nadzieję, rzeczy. Wie pani, za co Sosnowiec dostał nagrodę? Przyznaję, że nie. Za rozwój terenów zielonych. O, fantastycznie. To pięknie. E, no to gratuluję, tak? Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Tylko, że to jest taka optyka jednak y, globalna i taka z góry. A ja mówię o tym, co się dzieje na dole, tak? Przy, przy no, wśród mieszkańców, tak? Jaka jest opinia i z czego korzystają, z czego nie. Mm, tak już zupełnie bez ironii. Yy, nie znalazłem w Pani programie, yy, i na usprawiedliwienie dodam, że rzadko zwłaszcza w tej kampanii można coś takiego znaleźć, jakieś takie odpowiedzi na pytanie, jaki ma być Sosnowiec za 10 czy 20 lat, biorąc pod uwagę to, gdzie jest dzisiaj yy, po, po śląskiej stronie Brynicy, na przykład mówi się, yy, przez wszystkie przypadki odmienia, coś takiego jak transformację górniczą, jak Pani zapewne wie, Sosnowiec, jaki całe Zagłębie ma już ją, Praktycznie za sobą. Tak. I co dalej? Pójście w obywatelskość, tak? W partycypację. Czy się z tego wyżyć. Mhm. E, czy z tego da się wyżyć? No myślę, że e, jeżeli, mówi Pan pewnie o inwestycjach finansowych i tak dalej, to tak to wszystkie postindustrialne e, 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 dziedziny, tak, e, są jak najbardziej. E, do rozwoju, tak, Sosnowcu, bo my jesteśmy w bardzo, no, takim kluczowym miejscu w regionie i, i myślę, że podobnie jak Katowice, czy miasta ościenne, w tym kierunku powinniśmy iść, czyli automotive, tego typu, tak, ale mi ale, chodzi o sam kształt Sosnowca, no to zdecydowanie miasto bardziej obywatelskie, bardziej zielone, w którym się chce mieszkać i w którym chce się funkcjonować i płacić podatki. Rozumiem, tylko nie wiem czy są obywatelskością zwykle ludzie przyjeżdżają do pracy na przykład. zmieniają Miejsce zamieszkania tak mhm. ewentualnie szukając mieszkania wybierają być może miejsce gdzie te, te warunki do mieszkania są jakieś przyjazne albo nie wiem ceny mieszkań są tanie to którą z tych kategorii może spełnić Sosnowiec? No myślę, że miejsce do mieszkania, tak? e, które, e, które by spełniało oczekiwania, a e, miejsc pracy w, aktualnie w Sosnowcu jest wystarczająco. Mamy 5,5% bezrobocia, więc wydaje się to dość dobry wskaźnik i myślę, że będziemy kontynuować tą e, politykę zatrudniania. To będzie, będzie, myślę, stabilnie. Czego przyszły prezydent powie... przyszły Tak. Przyszły prezydent powinien wymagać na przykład od rządu perspektywy Sosnowca, naturalnie. Tak, od rządu, na pewno wsparcia samorządów i zdjęcia samorządów niektórych odpowiedzialności w sensie dokładania nowych zadań, nie, nie, finansow, nie dokładając finansów do nich. To jest bolączka wszystkich samorządów w Polsce. Mhm. A przykład? No chociażby kwestia edukacji, tak? czy różnego rodzaju premii, podwyżek i tak dalej, to bardzo często jest obiecywane przez warszawski rząd, a konsekwencje spadają na samorząd. Czyli pani szef, można powiedzieć, tworzy ten rząd tak. i to jest w nim yy, dużą postacią. Yy, tak, yy, dlatego myślę, że i nasz głos może być usłyszany. Yy, Jakiego regionalizmu pani chce uczyć w sosnowickich szkołach? Teraz, jak już dowiedziałem się o tym Rybniku, to mam wątpliwości, to... Yy -y. Śląska Edukacja Regionalna czy Zagłębiowska, Sosnowiecka? Bo Nie. to jest również punkt pani programu. Oczywiście, że Zagłębiowska. E, oczywiście też to jest kwestia później nauczycieli, ale e, myślę, że uczniowie Zagłębiowscy powinni więcej wiedzieć na temat samego Zagłębia Dobrowskiego. E, temat zrodził się w momencie, kiedy e, został nagłośniony dość mocno spektakl Teatru Zagłębia e, na temat Śróduli, getta na Śróduli. I okazuje się, że dwie szkoły które y, podstawowe, które funkcjonują na tym właśnie osiedlu, z którego jestem, y, nie mają nic w programie o, właśnie o tym, co się działo to na to tym terenie. To jest problem Sosnowca, to jest problem każdego miasta i wynikający oczywiście z takiego, ani innego kształtu programu, mm, tak. no, właściwie ministerialnego można powiedzieć. No, to, to jest. To no tak, jest... problem ogólnopolski. Tak. I lokalny w, w jest... wydaniu z każdego z regionów czy każdego z zakątków. Jak najbardziej, ale to nie znaczy, że nie można o tym pomyśleć, tak? I nie mówię o. Nie o wiem. kim by pani chciała uczyć w Sosnowcu, albo chcieć, żeby uczono w Sosnowcu. E, o kim konkretnie? E, Na przykład jakąś historię. Najlepsza historia w historii zagłębia. <laughs> No, dzieci wiedzą i młodzież o kluczowych postaciach Cosnowca. Wiedzą to o tym od rodziców, ale myślę, że jeżeli by to usystematyzować, o, o rodzinach przemysłowych na przykład sosnowieckich, to myślę, że to mógłby być jakiś fragment y, programu nauczania. Na mecze Zagłębia pani chodzi tak, bo wypada w kampanii wyborczej, czy częściej? Na obecnym stadionie y, nowym byłam drugi raz. I jak e... wrażenia? Z stadionu czy z meczu? No, no, jak pani woli. Stadion, no bardzo mi się podoba, byłam w zeszłym roku pierwszy raz, rzeczywiście jest imponujący i ma swój no, klasę. A piłkarze? No piłkarze to już zdecydowanie gorzej. I co z tym zrobić właściwie? Jak zasięga języka u różnych osób, które się rzeczywiście znają na, na piłce, albo są po prostu pasjonatami, no kwestia jest głównie zarządzania, tak? Czyli... Czy to powinien być problem miasta, to jest może kluczowe pytanie. No nie klub... powinien, ale jest. To co, jak rozwiązać ten problem? Yy, myślisz... Z poziomu prezydenta i poziomu samorządu? Myślę, że to powinno trafić zarządzanie klubem, powinno trafić w ręce profesjonalistów, którzy zapełnią stadiony i którzy będą potrafi, potrafili zapewnić kadrę zarządzającą z prawdziwego zdarzenia niezwiązaną z lokalnymi tutaj układami interesów i tak dalej. Karina Wojtusiak, kandydatka na prezydenta Sosnowca, Polska Dzięki, 2050, pięknie. Szymona Hołowni, dziękuję bardzo, władzi z nami, a my się żegnamy. Życzę mi miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia.